Cześć kochani, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, w którym będę przesadzała moje kwiaty. I na początku chciałabym zaznaczyć, że nie jestem żadnym ogrodnikiem. I jest to po prostu moje takie ostatnio hobbystyczne zajęcie. Moją całą wiedzę opieram na rozmowie z moją teściową, z moją mamą oraz na różnych forach internetowych. Także kochani, musicie brać na to poprawkę. To wszystko, co ja tu robię, to są zabiegi, które sprzyjają moim kwiatom i w końcu znaleźliśmy wspólny mianownik, dlatego idę dalej tym tropem, więc zobaczcie, co tu będzie się dzisiaj z nimi działo. Na dzień dobry, wzięłam się za przesadzanie mojego fikusa sprężystego, ponieważ zauważyłam, że na korzeniach zrobił mu się taki biały nalot, jakże i tutaj na dole przy pniu i ziemia też zaczynała robić się biała. Poczytałam sobie w internecie i okazało się, że może być to rodzaj jakiegoś grzyba. W większości osób pisało, że można spróbować po prostu wsadzić go w nową ziemię, przesadzić go do nowej ziemi i może ten zabieg spowodować, że ta grzybica ustanie. Jeżeli ponownie będzie wszystko robić się na biało, no to już trzeba będzie użyć jakichś preparatów przeciwgrzybicznych i po prostu będzie trzeba je zastosować. A jak do tego doszło, że zobaczyłam, że te korzenie są białe, no bo tego na pierwszy rzut oka jakby nie widać, po prostu zaczęły mi żółknąć liście. Stopniowo robiły się na nich żółto-brązowe plamki i z czasem te liście po prostu odpadały. Dlatego po prostu zaniepokoił mnie ten fakt, zaczęłam czytać na ten temat, no i się okazało, że to może być właśnie grzybica. Dlatego tutaj już wsadziłam go w nową doniczkę, wsypię dość dużo ziemi do niego, dlatego że w ogóle w ziemi znalazłam małą odnóżkę sukulenta. No i tej ziemi dosyć dużo sypię, dlatego że to jest kwiat, słuchajcie, który ma prawie 2 metry, jest on ciężki. Ja go przygarnęłam od pani, która już jakby był za duży, nie miała na niego miejsca w mieszkaniu. I on też tak dziwnie, specyficznie rośnie, że po prostu jest przekrzywiony, tak jak widzicie, rośnie na jedną stronę. No i wiecie co, w jaką doniczkę bym go nie wsadziła, to on po prostu się przeważa, dlatego dosyć dużo ziemi mu sypie. O, i tak po prostu zobaczymy, czy przyniosą jakieś efekty przesadzania właśnie go do nowej ziemi, czy trzeba będzie użyć preparatu, na pewno dam Wam znać. I trzymajcie kciuki, żeby samo przesadzenie go dało radę. O proszę, właśnie tak wyglądają liście na początku tego fikusa. I właśnie po tych liściach zorientowałam się, że się dzieje coś nie tak, że coś tutaj nie gra. Tych liści było kilka, finalnie odpadły mu 4 liście. No i jak, słuchajcie, nagrywałam ten filmik 1,5 tygodnia wcześniej i dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że chyba jest wszystko ok, ale nie chcę jeszcze zapeszać. No, bo jak na razie żaden liść więcej nie zaczął żółknąć. Tutaj mam moją monsterę, słuchajcie, i zobaczcie, co się dzieje. Monstera ma, ja nie wiem, to jest chyba odnóżka albo po prostu jakiś korzeń. I po prostu zobaczyłam w internecie, że też należy ją już rozsadzić. Jak widzicie, moja monstera się tak rozrosła, że aż pękła doniczka. Więc tym bardziej muszę ją już przesadzić i rozsadzić, jako że ona ma już też rok. I po prostu widzicie, co tu się dzieje, totalny chaos. No i oczywiście to jest moja pierwsza monstera, nigdy nie miałam z monsterą nic do czynienia. Poczytałam sobie na jakichś forach ogrodniczych, na jakichś stronach ogrodniczych, jak to zrobić. I wiecie co? Okazało się, że taką odnóżkę, taką baby monsterkę należy odciąć tak,
żeby odciąć ją razem z łodygą napowietrzoną, no, łodygą oddychającą, łodygą główną, coś takiego. No i w tym przypadku tutaj stwierdziłam, że to nie jest samo tam, gdzie rośnie korzeń, tylko jest to ta, która idzie jakby od podnóża. Tu jak widzicie, od dołu też wychodzą jej kolejne korzenie. Także naprawdę potrzebuje ona przesadzenia natychmiast. I biorę się tutaj, słuchajcie, za ostrym nożem po skosie. Po prostu przecinam sobie przy tym, właśnie przy tej łodydze napowietrzonej. Proszę bardzo. Jeszcze długo się waham, bo nie chcę jej zepsuć. Tak kocham tą monsterę. No ale dobra, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Także ostrym nożykiem na skos ucinam odnóżkę, tą odchodzącą gałąź, łącznie z tym, z tą gałęzią napowietrzoną. Tak wygląda ta odnóżka świeżo po ucięciu. I słuchajcie, należy taką odnóżkę pozostawić do zaschnięcia. Po prostu odłożyć ją w jakieś miejsce, żeby ona zaschła i żeby, wiecie, tak ładnie było napisane to na stronie, żeby po prostu się wygoiła. Także odkładam sobie odnóżkę, aż się wygoi, aż zamkną jej się wszystkie włókna. No i tutaj, słuchajcie, ta sama procedura. Teraz po prostu przesadzę tą monsterę. Pamiętajcie, że monstera nie lubi zbyt dużej ilości ziemi, nie lubi zbyt dużych doniczek. Ona czuje się dobrze w takich, wiecie, doniczkach odpowiednich do jej wielkości. Także oczywiście ja od lat jako jakiegoś drenażu używam sobie po prostu zwykłych kamieni. Kiedyś miałam takie kulki, ale niestety teraz z powodu pandemii tych kulek nigdzie nie znalazłam. Sklepy budowlane są u nas w dalszym ciągu zamknięte, dlatego nazbierałam po prostu kamyczków z działki. I te kamyczki sobie kładę na spód, na to trochę ziemi i przysypuję sobie moją monsterkę. Biorę zawsze trochę nowej ziemi i trochę starej ziemi, jeżeli właśnie nic monsterce nie dolegało. No to robię to po prostu pół na pół. Ziemia, której używam, jest to zwykła ziemia, słuchajcie, do kwiatów, nic specjalnego, taka najzwyklejsza, zakupiona po prostu w sklepie ogrodniczym. Tutaj, jak widzicie, jest ta odcięta część, ona już nawet zdążyła zbrązowieć. I tak oto się ma przesadzanie monsterki. Na sam koniec przesadzam sobie pelargonię. Pelargonię kupiłam tydzień temu, słuchajcie, w sklepie budowlanym. I po prostu teraz powsadzam sobie je tutaj do tych. Słuchajcie, to są kobiałki po truskaweczkach. Ja obłożyłam sobie je w środku folią, pomalowałam na biało i będą sobie stały na balkonie, na parapecie i będą rosły. Ja wybieram zawsze pelargonię, ponieważ one są odporne na wysokie temperatury. Słuchajcie, tak wygląda teraz ten mój fikus. Nie żółkną już mu liście, na szczęście. Tutaj też zauważyłam, że zobaczcie, wychodzi malutki nowy liść. Dzisiaj też będę ją wycierała z kurzu, bo widzicie, te kwiaty, które mają duże liście, mają to do siebie, że się po prostu kurzą. Kurzą się po prostu jak inne meble. I tutaj po prostu wszędzie widzę, że dostał nowe kwiatki, więc prawdopodobnie udało się tylko przesadzeniem go do nowej ziemi uratować. Tu jest moja monstera.
Proszę bardzo. I na filmiku, kochani, macie zupełnie inną doniczkę. Jednakże tamta doniczka była za duża. Ta monstera mi po prostu zniknęła w tej doniczce. Dlatego całą operację powtórzyłam, ale kupiłam sobie doniczki z trzema otworami. W takim stylu. Tutaj sobie jeszcze z czasem dokupię osłonkę i że kupowałam je w Kiku, bo jeszcze budowlane były zamknięte, no to na razie mam jeszcze taki zwykły talerzyk, ale nie było, wiecie, podstawek. Ja to nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ktoś sprzedaje doniczki bez podstawek. No ale dobra, mniejsze o to. Także tak się ma moja monstera. Nic jej nie dolega. Wszystko w porządku, nie zmarniała, nie sklapnęła, także tak się prezentuje. A pokażę Wam, kochani, bo nie powiedziałam nic o tej odnóżce. Odnóżkę, jeżeli już się wtedy zasuszyła, zabliźniła, wygoiła, wkładamy sobie, słuchajcie, do jakiegoś naczynka szklanego z wodą i przykrywamy folią. Ja nigdy tego nie robiłam, ale w tej folii chodzi o to, żeby po prostu szybciej robiła się w środku wilgoć i jest szybsze prawdopodobieństwo, że po prostu wypuści nam nowe korzenie. I oczywiście stawiamy w nasłonecznionym, jasnym miejscu i zobaczcie, po półtora tygodnia wyrosło takie coś. Tutaj, jak widzimy, też jest wszystko ok, wszystko w porządku. Tutaj są te w środku, nie wiem czy zauważycie, bo nie chcę już jej odginać. Tutaj w środku są te stare korzenie, które też mają się bardzo dobrze. I taką wodę, słuchajcie, raz w tygodniu też wymieniam. Dlaczego wymienia się wodę przy takich odnóżkach? Podobno chodzi o to, żeby po prostu, że woda po prostu kiśnie. I możemy sobie w ten sposób zniszczyć odnóżkę, a kiedy jest świeża woda, są też nowe minerały, nowe witaminy dla roślinki i po prostu pokazuję Wam taki update właśnie tutaj tego szczepu monstery. I myślę, że jak to będzie jeszcze trochę większe, to już po prostu wtedy wsadzimy to do ziemi, ale na razie póki co jeszcze czekam i tak. Także kochani, dziękuję za uwagę, dziękuję, że zostaliście do końca filmiku, pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi, cześć!